Cześć kochana, witam Ciebie serdecznie na moim kanale Wanda Trening, z tej strony Wanda. Jeżeli interesuje Ciebie efektywny trening, zdrowe odżywianie, mądre zarządzanie czasem, dobre życie oraz osiągnięcie efektów w jak najkrótszym czasie, to ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Dziś postanowiłam nagrać tego mojego e-booka, który tym samym stanie się audiobookiem. Dzięki temu będziesz mogła odsłuchiwać go w dowolnie wybranym momencie. Zaczynamy? Wstęp. E-book Jak jeść, czyli wiedza w pigułce na temat zdrowego odżywiania, okazał się strzałem w dziesiątkę i ku mojej radości spełnił Wasze oczekiwania. Stąd pomysł na kolejnego e-booka pod tytułem Jak trenować. Będzie również krótko, zwięźle i na temat. Do tej pory przekazywałam Tobie wiedzę w różny sposób. Podczas szkoleń, e-kursów, treningów livestream, webinarów, spotkań online, instastory, w akademii czy podczas 3-miesięcznego kursu Wanda Training Project. Zauważyłam jednak, że dla osób, które nie znają metody Wanda Training i są przyzwyczajone do czegoś innego, wszystko to, o czym mówię, jest bardzo często dość sporym zaskoczeniem. Dziwicie się, że to takie proste i oczywiste. Zawsze powtarzam, że nie chodzi o to, żeby trenować przez kilka godzin i robić setki ćwiczeń, których nikt jeszcze nie widział. Jak zwykle przyjaskrawiam, ale zależy mi na tym, żebyś zrozumiała, o czym teraz mówię. Tylko wykonywać te ćwiczenia, które dadzą Tobie efekty. Stawiam na jakość, nie na ilość. Dlatego w moich programach treningowych wykonuje się tylko te ćwiczenia, które są skuteczne i tylko te metody, które są efektywne. Dzięki temu oszczędzamy czas, pieniądze i mamy długotrwałe efekty. Po co na siłę udziwniać i komplikować? Czy metoda Wanda Training jest dla Ciebie? Jeżeli jesteś kobietą i zależy Tobie na budowie kobiecej sylwetki, czyli wcięciu w talii, budowie pośladka bez rozbudowy ud, smukłych nogach, braku celulitu, równowadze pomiędzy tkanką tłuszczową a mięśniową, braku bólów w plecach, ogromnej energii, a przede wszystkim na zdrowiu. Jeżeli trenujesz, a wciąż nie masz efektów, chcesz w końcu ćwiczyć skutecznie, masz dość marnowania czasu i pieniędzy na programy, które nic nie dają, albo po prostu dopiero zaczynasz, to właśnie Wanda Training jest metodą dla Ciebie. Dla przypomnienia, Wanda Training to najskuteczniejsza metoda treningu dla kobiet. To trening ciała i umysłu, gdzie fundamentem i elementem spajającym jest zdrowe odżywianie, bez liczenia kalorii, bez ważenia posiłków, bez bycia głodną oraz bez efektu jojo. 30 minut i tak minie, ale to Ty decydujesz, jak je wykorzystasz. Właśnie tak jest moje podejście do treningów. Mam odmienne zdanie, odmienne teorie na temat sposobu prowadzenia treningów oraz sposobu odżywiania. I moim skromnym zdaniem opracowałam najskuteczniejszą metodę na budowę kobiecej sylwetki oraz bycie zdrową przez lata, czego dowodem są efekty i zadowolenie moich klientek oraz moje. Nie podoba mi się powiedzenie szewc w dziurawych butach chodzi, dlatego chciałabym Cię wyczulić przed wyborem trenera. Zawsze rzuć okiem i przekonaj się, czy jest on w tym miejscu, dokąd Ty zmierzasz. Co charakteryzuje moją metodę? Twój sukces jest moim sukcesem. 100% zaangażowania, zdrowie na pierwszym miejscu. Stawiam na jakość, nie na ilość. Liczą się długotrwałe efekty. Przemiana jest procesem. Wykonujemy tylko skuteczne ćwiczenia i wykorzystujemy tylko najefektywniejsze metody. Codzienne treningi trwają tylko 30 minut. Treningi bazują na moich trzech autorskich programach treningowych Beachbody, Booty i Stretch and Mobility. Ja oraz moje klientki są potwierdzeniem skuteczności metody Wanda Training, moją dumą, moim motywatorem, a przede wszystkim moją wizytówką. Sprawdź opinie i efekty na moim Instagramie Wanda Trainer. I przekonaj się sama.
prawidłowy trening. Tym razem przestaniesz szukać ćwiczeń spalających miejscowo tkankę tłuszczową, ponieważ tak to niestety nie działa. W miejscu, w którym najszybciej pojawia się tkanka tłuszczowa, najwolniej jest ją zgubić. Przestaniesz również robić trening cardio, przysiady albo tak zwane brzuszki. Nie chcemy tracić cennego czasu, chcemy mieć długotrwałe efekty, szybkie efekty oraz wcięcie w talii oraz smukłe uda. Wykonując typowe ćwiczenia na brzuch, nie spalisz w tym miejscu tłuszczu, przez to brzuch będzie odstający, a talia prostokątna. Tym razem będziesz ćwiczyła z planem i już nigdy nie będziesz miała efektu jojo. Wystarczy, że ja wiele lat, mimo licznych szkoleń, źle ćwiczyłam, mając sylwetkę Herkulesa zamiast kobiecej. Ty już tego nie musisz robić, ponieważ masz gotowy przepis na Twój sukces, czyli Wanda Training. Moja filozofia. Trening jest dla klienta, nie dla trenera. Dlatego nie ma sensu, żeby trener ćwiczył z tobą. Nie ma również sensu próba dorównania tempa trenerowi. Modne treningi w opcji wideo, podczas których trener przez całe wideo sam wykonuje trening. Trener jest po to, żeby pokazać tobie, w jaki sposób dotrzeć tam, gdzie sam już dotarł, a ty tam zmierzasz. Większość trenerów ma problem z dotarciem do celu, prowadzą klienta, mimo że sami nie wiedzą, jak osiągnąć cel. Ja również ponad 9 lat, mimo licznych szkoleń, trenowałam źle. Wytłumaczyć, na czym polega efektywny trening i poprawna technika wykonywania ćwiczeń. Zmotywować i wesprzeć. Skorygować technikę wykonywania ćwiczeń. Rozumiem, że nie każda z Was może uczestniczyć w treningach personalnych bądź treningach livestream, nad którymi czuwam osobiście. Czyli koryguję, a jeśli jest taka potrzeba, dobieram indywidualnie alternatywne ćwiczenia. Dlatego zaczęłam organizować szkolenia, podczas których nauczysz się odpowiedniej techniki wykonywania ćwiczeń. Również w programach treningowych masz dostęp do wideo z danym ćwiczeniem, które możesz najpierw obejrzeć i dowiedzieć się, na czym polega poprawna technika, na co zwrócić uwagę, przećwiczyć, a następnie zacząć swój workout. Uwaga! Wykonując przykładowo trening w czasie realnym, gdzie każde ćwiczenie jest dla Ciebie zaskoczeniem, gdzie starasz się nadążyć za osobą prowadzącą, skupiasz się nie na sobie, nie na technice, nie na napięciu mięśni, ale nie na oddechu, tylko na tym, żeby dotrzymać tempa trenerce z ekranu. To nic Tobie nie da. Skakanie, wykonywanie szybko ćwiczeń prowadzi bardzo często do kontuzji. To, że się zmęczysz, spocisz, to normalne, ponieważ skaczesz i machasz nóżką, co spowoduje ogólne zmęczenie, wyczerpanie, ale taki trening do niczego Cię nie doprowadzi. Niestety jeszcze większość z Was jest nauczona i przyzwyczajona do starych metod. Niestety jeszcze większość z Was jest zamknięta na nowe, skuteczniejsze metody. Pot i zmęczenie nie są wyznacznikami efektywnego treningu. Zapamiętaj. Dla mnie najważniejszy jest Twój sukces. Wielokrotnie namawiano mnie do współprac i reklam modnych produktów fitnessowych, suplementów, dopalaczy, wspomagaczy, batoników. Wiem, że zyski byłyby ogromne, ale nie będę robiła nic wbrew swojej filozofii oraz zasadom. Wiem, że lubicie gadżety, a po świętach większość z Was dostało super zegarki pokazujące kalorie. To, że skaczesz jak pajac przez godzinę, a cudowny zegarek pokazuje tobie spalanie kalorii, nie ma nic wspólnego z efektywnym treningiem. Jeśli wykonasz właściwy trening, to tkanka tłuszczowa będzie się spalać nawet do 48 godzin po treningu. Czyli wtedy, kiedy będziesz leżeć na sofie. A żaden zegarek tobie tego nie pokaże. Liczba spalonych kalorii i pot nie są wyznacznikami efektywnego treningu. Zdrowie i top figura przez lata, nie tylko od sezonu do sezonu. Zapamiętaj to. Co zyskasz, trenując według konceptu Wanda Training? Przede wszystkim efekty. Trenujesz, a wciąż nie masz efektów, to znaczy, że coś jest nie tak. To, że wykonujesz jakiś trening lub ćwiczenie, wcale nie oznacza, że dzięki temu osiągniesz swój cel. Chcesz mieć efekty? Zacznij trenować z odpowiednim planem treningowym. Często wydaje się Wam, że tak robicie, ale gdy
Gdyby dieta i treningi, które macie za sobą, były skuteczne i dawały trwały efekt, to ten temat by Was już nie dotyczył. Bardzo zależy mi na tym, żeby Tobie pomóc, dlatego cieszę się, że jesteś. Cieszę się również, że mogę przekazać Tobie dobrą wiadomość. Tym razem osiągniesz swój cel pod warunkiem, że zaufasz mi w 100% i wykonasz wszystko 1:1. Oszczędność czasu i pieniędzy. Nie masz czasu na trening? Czas, który przeznaczyłaś na szukanie informacji na temat jak trenować, jak się odżywiać, jak schudnąć, jak pozbyć się celulitu, jak zbudować poślad, jak wypracować wcięcie w talii, jak być zdrową, jak mieć energię i tak dalej, przeznaczasz na trening ze mną. Myślę, że zostanie Tobie więcej czasu niż tego potrzebujesz, ponieważ codzienne treningi trwają tylko 30 minut. Ponadto zaoszczędzasz czas na dojazdy oraz na ewentualną opiekunkę do dziecka. Warunek jest jeden. Działanie. Mamy umowę, nie marnujesz już czasu na diety i treningi, które nic Tobie nie dają. I mimo, iż zdarzą się Tobie gorsze dni, nie odpuścisz. 30 minut i tak minie, ale to Ty decydujesz, jak je wykorzystasz. To od Ciebie zależy Twoje zdrowie oraz to, jak będzie wyglądało Twoje życie. Jak Ty będziesz wyglądać, jak Ty będziesz się czuć. Dlatego pamiętaj, że trening poniedziałkowy musi być wykonany w poniedziałek, nie we wtorek. Najlepiej jakbyś trenowała o stałych porach. To co? Mamy deal? Wybór treningu. Na pewno wielokrotnie obserwowałaś osoby przychodzące do fitness klubów lub będące na plaży. Nie zawsze wysportowana sylwetka jest proporcjonalna i kobieca. Część kobiet ćwiczy i ma figurę babochłopa, czyli rozbudowane barki, plecy, prostokątna talia, six-pack czy szerokie uda. Część jest po prostu sucha, czyli charakteryzuje się płaską pupą, nieproporcjonalnymi mięśniami i cienką skórą, często bez tkanki tłuszczowej. Zginacze stawu biodrowego są przykurczone, plecy zaokrąglone. Jaki trening? Taki efekt. Inny typ nieproporcjonalnie zbudowanej sylwetki to właśnie typ pająka lub tzw. zapałki. Zauważ, jak wyglądają kobiety uprawiające lekko atletykę. W zależności od dyscypliny mają zupełnie inną budowę, inaczej rozbudowane mięśnie. Ty nie bierzesz udziału w zawodach, a trening jest po to, żebyś była zdrowa i żebyś miała kobiece kształty. Dlatego nie potrzebujesz robić ani treningu cardio, ani tak zwanych brzuszków, ani przysiadów, ani innych nieefektywnych ćwiczeń. Kobiety, aby być zdrowe, potrzebują zachować równowagę między tkanką tłuszczową a tkanką mięśniową. Pomijając aspekt estetyczny, niedobór tkanki tłuszczowej prowadzi między innymi do zaburzeń hormonalnych. Najczęściej popełniane błędy. Główne przyczyny. Problemy ze zdrowiem. Po pierwsze, żeby mieć efekty, musisz zadbać o swoje zdrowie. Osoby, które mają problem ze schudnięciem, mają najczęściej m.in. niedobór witaminy D3, zaburzenia hormonalne, toksyny w organizmie, zaburzoną florę, bakteryjną jelit, zakwaszony organizm. Więcej na ten temat pisałam w e-booku pod tytułem Zakwaszenie organizmu przyczyną nadmiaru tkanki tłuszczowej i celulitu. Zanim zaczniesz skupiać się na leczeniu choroby, proponuję Tobie zmianę stylu życia, czyli sposobu odżywiania się oraz regularnego ruchu. Workouty, poranna gimnastyka. Daj sobie 3 miesiące, a zobaczysz, że organizm zacznie się regenerować i zacznie dziać się magia. Kolejną przyczyną braku efektów jest brak cierpliwości. Jeżeli chcesz osiągnąć jakikolwiek sukces, bądź cierpliwa i wytrwała. Pamiętaj, że Twoja metamorfoza jest procesem. Przypomnij sobie, ile czasu musiało upłynąć, żeby doprowadzić się do stanu obecnego. Dlatego nie wierz w super programy treningowe, po których za 30 dni osiągniesz swój cel. Wyznacz sobie długoterminowy cel z konkretną datą i krok po kroku dąż do niego. Zdarzą się słabsze dni, ale pamiętaj, nie możesz odpuścić. Brak konsekwencji.
Zaczynasz trenować i zdrowo się odżywiać i po kilku dniach odpuszczasz. Zaczyna się przekładanie treningu, szukanie wymówek, tłumaczeń, w końcu się zbierasz i chcesz nadrobić kilka dni, podczas których nie trenowałaś. Frustrujesz się, bo przecież trenujesz już 6 dni, a Ty dalej nie masz efektów. Codzienny 30-minutowy trening da Tobie więcej niż jeden 3-godzinny. Oczywiście przejaskrawiam, ale chcę Tobie uświadomić, że nie musisz poświęcać więcej czasu na trening niż 30 minut. To w zupełności wystarczy. Oszukiwanie samej siebie. Przecież się zdrowo odżywiam, tłumaczysz sobie. A wyniki badań, samopoczucie, nadmiar tkanki tłuszczowej, celulit, stan skóry, włosów i paznokci są dowodem, że właśnie się zdrowo nie odżywiasz. W Twojej diecie nadal jest cukier, alkohol, mąka, pieczywo, a brakuje witamin i mikroelementów. Pijesz tylko jedną lampkę wina do kolacji i jeszcze tylko jedno ciastko do kawy, ale przecież jesz zdrowo. Czasami też popełniasz nieświadome błędy, kupując produkty fit, które mają więcej cukrów i szkodliwych substancji niż myślisz. Ufasz przemysłowi farmaceutycznemu, oferującymi cudowne tabletki lub szejki czy batony, po których masz schudnąć. Pamiętaj, że tutaj chodzi tylko i wyłącznie o zyski, a nie o Ciebie. Tylko Ty możesz zadbać o siebie. Tylko Ty decydujesz, co wkładasz do ust, czy to będzie lekarstwo, czy trucizna. Więcej na ten temat w e-booku Jak jeść. Brak planu. Jedno ćwiczenie od trenerki X, drugie od trenerki Y, trzecie sama wymyślisz i się dziwisz, że nic się nie dzieje. Żeby dotrzeć do celu, zawsze potrzebujesz plan działania. Gotując zupę ogórkową, potrzebujesz przepis, w którym m.in. są ogórki. Wrzucając pomidory, które akurat podpatrzyłaś u trenerki X, otrzymasz pomidorową, nie ogórkową. Z treningiem jest podobnie, z tym, że zupę możesz wylać, a odbudowanie zdrowia i figury potrwa miesiące, często nawet i lata. Straconego czasu natomiast nikt Tobie nie odda. Dieta plus trening plus regeneracja równa się sukces. Nie możesz oddzielić od siebie treningu oraz zdrowego odżywiania oraz regeneracji w postaci snu. Na samej diecie schudniesz, ale na przykład Twoje ciało będzie nieapetyczne, pozbawione jędrności. A sam trening niewiele da, jeżeli codziennie będziesz podjadać czekoladę i popijać wino. Główne przyczyny. Zapamiętaj. Nie wystarczy wykonywać jakiegokolwiek treningu, trzeba ćwiczyć z planem. Pamiętaj, że trening dla kobiet powinien się różnić od treningu dla mężczyzn. Logiczne, prawda? To dlaczego dalej większość z Was wykonuje takie ćwiczenia jak przysiady, brzuszki czy ćwiczenia na biceps? Aby mieć kobiecą sylwetkę, czyli wcięcie w talii, smukłe nogi, jędrny pośladek kształtem przypominający brzoskwinkę, brak celulitu, równowagę między tkanką mięśniową oraz tkanką tłuszczową, potrzebujesz wykonywać te ćwiczenia, które wzmocnią przede wszystkim core, czyli mięśnie głębokie brzucha, a nie mięsień prosty. Kratkę na brzuchu zostawmy mężczyznom, a fit brzuszek, czyli dwie pionowe linie, kobietom. Pamiętajmy, że silne mięśnie pośladkowe to nie tylko optyka, a przede wszystkim brak bólu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Najlepsze rezultaty przyniesie Ci plan treningowy, w którym codziennie wykonujesz tylko 30-minutowy workout. Po treningu o niskiej intensywności następuje trening o wysokiej intensywności. Dlatego z góry uprzedzam Twoje pytania. Czy nie za często, czy nie potrzebuje pauzy? W zależności od tego, na którym etapie swojej metamorfozy jesteś i jaki masz cel, w taki sposób dobierasz kolejny trening. Jeżeli potrzebujesz pauzy, wykonujesz program Stretch and Mobility, czyli trening relaksacyjny, w którym łączysz ruch z oddechem, bazujący na elementach jogi, pilatesu, mobilizacji, stretchingu, core, oddechu i medytacji. Spacery, jazda na rowerze i inne aktywności nie nazwałabym ani treningiem, ani planem treningowym. To tak jak nauka języka oglądając filmy po angielsku z polskimi napisami. Nie będziesz biegle mówić w tym języku. Co potrzebujesz?
Booty Bands nowej generacji oraz kettlebell żeliwny. Jak wybrać odpowiedni sprzęt? Najważniejszy jest dobór odpowiedniego sprzętu, ponieważ jeśli tego nie zrobisz, to nie będziesz miała efektów. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z gumami i kettlebellami, to może Ci się wydawać, że nie ma tu większej różnicy. Niestety, nieodpowiedni wybór sprzętu ma ogromny wpływ na skuteczność Twoich treningów. Gumy treningowe Booty Bands nowej generacji zostały zaprojektowane do ćwiczenia, a nie do poziomu trudności. Poziom trudności regulujemy za pomocą umiejscowienia gumki. Kwestia kilku centymetrów robi ogromną różnicę. Pamiętaj, że w pracy z gumami zakres ruchu jest najważniejszą cechą efektywnego treningu, a nie sam opór. Guma aktywuje pośladek, ciężar powoduje go wzrost. Dlatego jeżeli chcesz w pełni wykorzystać swój czas, który poświęcasz na trening i zależy Tobie na osiągnięciu maksymalnych efektów w jak najkrótszym czasie podczas Twoich treningów, to koniecznie musisz zaopatrzyć się w Booty Bands nowej generacji oraz żeliwne kettlebelle. Przez lata testowałam gumy treningowe od wielu producentów. Cztery lateksowe kupione w pięciogumowym zestawie trafiały od razu do kosza, a piąta gumka zwijała się, uwierała, pękała, przeszkadzała w treningu i nie nadawała się do wszystkich ćwiczeń, które wykonywałam. Natomiast gruba materiałowa, produkowana początkowo w jednym rozmiarze, ograniczała zakres ruchu i nadawała się tylko do jednego ćwiczenia. Z czasem pojawiły się trzy długości tych gumek, z czego jedna była za krótka, a druga za długa i nic nie dało się z nimi zrobić. Czyli kupujesz trzy, dwie idą do kosza. Z jedną ćwiczysz tylko dwa ćwiczenia na odwodzenie w siadzie, w leżeniu. Stąd powstał pomysł na połączenie zalet gum lateksowych i grubej materiałowej i wyeliminowanie niechcianych cech, takich jak pękanie, ograniczenie zakresu ruchu, zsuwanie się. Bardzo zależało mi na tym, żeby dana guma była zaprojektowana do ćwiczenia, a nie do rzekomo poziomu zaawansowania. Każde ćwiczenie ma przypisaną swoją booty bands, kolor, ilość brzoskwinek. W ten sposób zostały one oznaczone. Stopień trudności regulujemy poprzez umiejscowienie gumy. Nowej generacji zostały zaprojektowane do ćwiczenia, a nie do poziomu trudności. Poziom trudności regulujemy poprzez umiejscowienie gumki. Kwestia kilku centymetrów robi sporą różnicę. Pamiętaj, że w pracy z gumami zakres ruchu jest najważniejszą cechą efektywnego treningu, a nie sam opór. Guma aktywuje pośladek, ciężar powoduje go wzrost. Dlatego jeżeli chcesz w pełni wykorzystywać swój czas, który poświęcasz na treningi i zależy Tobie na osiągnięciu maksymalnych efektów w jak najkrótszym czasie, podczas Twoich treningów to koniecznie musisz się zaopatrzyć w booty bands nowej generacji oraz żeliwne kettlebelle. Kettlebell opisuję jako KB. Kettlebell powinien być żeliwny, a nie plastikowy, ponieważ tylko z odpowiednio wyprofilowaną kulką i uchwytem będziesz mogła wykonywać ćwiczenia poprawnie technicznie. Przykład. Kettlebell 12 kg plastikowy jest wielkością zbliżoną do żeliwnego 20-24 kg. Kettlebell swing wykonywany z plastikowym kettlebellem, który jest za duży, traci na efektywności, a technika jest niepoprawna. W przypadku deadlifta duży kettlebell plastikowy, 20-kilogramowy, wygląda chyba już jak żeliwny 30, ogranicza zakres ruchu. Kettlebell jest na podłodze, podczas gdy ruch tułowiem nie jest jeszcze skończony. Sytuacja z życia wzięta. Podczas pierwszego Corona Time zaczęłyśmy wspólne treningi online. Część dziewczyn nie miała odpowiedniego sprzętu. Początkowo starałam się układać treningi z ciężarem własnego ciała, ale wiadomo, że taki trening nie należy do najskuteczniejszych, a ja stawiam na efekty. Dlatego zachęciłam dziewczynę do zaopatrzenia się w kettlebelle i gumy treningowe. Część dziewczyn miało gumy lateksowe, część materiałowe grube, część wiązało rękawy od bluzy lub pończochy. Kreatywność była ogromna. Jeżeli chodzi o kettlebelle, to część osób skręcała hantle, część miała kettlebell plastikowe, a część kettlebell o nieodpowiedniej wadze. Co z tego wyniknęło?
Po pierwsze, brak efektów lub efekty nie takie, jakie się spodziewały dziewczyny. Minął miesiąc i ćwiczący bez odpowiedniego ciężaru oraz gum nie ma szans zbudować pośladka. Po miesiącu zamiast zbudowania pośladka część dziewczyn po prostu schudła. Jedna z uczestniczek zamiast zaopatrzyć się w kettlebelle o wadze 12, 16 i 20 kg miała tylko 8 i 20 kg, czyli za lekki i za ciężki. Przez co kettlebell swing wykonywany z 8-kilogramowym ciężarem nie jest efektywny. Praca biodrami pośladkiem wymaga minimum 16 kg. Chodzi o to, żeby wprowadzić kettlebell swing w swing, czyli ruch huśtawkowy, wypychając go biodrami, siłą mięśni pośladkowych. Mając za lekki kettlebell, ramiona automatycznie przejmują pracę, a mięśnie pośladkowe i brzuch nie pracują efektywnie. Dokładnie technikę wykonywania ćwiczeń objaśniam na szkoleniach i treningach livestream. Natomiast kettlebell 20 kg był zbyt ciężki, do tego praca z gumką, która ograniczała zakres ruchu, która przeszkadzała w treningu, powodował frustrację. To wszystko sprawiło, że szybko ta osoba się zniechęciła, sfrustrowała, nie miała efektów i ostatecznie doprowadziło to do rezygnacji z treningów. Pozostałe dziewczyny, które zdecydowały się mi zaufać i zmieniły hantle na żeliwne kettlebelle i stare gumki na booty bands nowej generacji zauważyły znaczne efekty już po kilku treningach, a po 3 miesiącach przeogromny progres. Gdzie trenować? Jak to gdzie? Wszędzie. Twoje mieszkanie, dom, pokój, ogródek, balkon. Jeżeli uważasz, że Twoje mieszkanie jest za małe, to powiem Tobie, że ja przez lata ćwiczyłam w 30-metrowym mieszkaniu, w którym w jednym pokoju miałam biuro, pokój psa, jadalnię, sypialnię, pokój dzienny, studio nagrań i siłownię. Jeszcze jakieś wymówki? Potrzebujesz kawałka podłogi o wymiarach 1x2 metry i nie marnujesz czasu ani na dojazd na siłownię, ani nie marnujesz pieniędzy na karnet, ani na opiekunkę do dzieci. Mogą dzieci ćwiczyć z Tobą, bawić się, przebywać z Tobą jak chcesz. Nikt Ciebie nie ocenia, nikt Ciebie nie krytykuje, nie jesteś zagubiona, ponieważ tym razem masz plan i tym razem masz mnie oraz inne dziewczyny, które tak jak Ty dążą do swoich celów. Pamiętaj, że początki są zawsze trudne, a droga wyboista. To normalne. Takie jest życie. Efektywny trening. Nie sztuką jest trenować, sztuką jest trenować prawidłowo. Skoro ja i moje klientki możemy mieć top figurę przez cały rok, lata, to Ty również możesz. Sekret numer 1. W efektywnym treningu chodzi o jakość, nie o ilość. Dlatego będziesz wykonywać tylko te ćwiczenia i metody, które są najskuteczniejsze, które pozwolą Tobie osiągnąć Twój cel i dadzą Tobie efekty. Będziesz wykonywać te ćwiczenia, które nazywam perełkami, które od lat wykonuję sama wraz z moimi klientkami podczas treningów personalnych. Tym razem i Ty możesz trenować tak jak ja oraz moje klientki na treningach livestream bądź poprzez dostęp do konta premium albo według programów treningowych, które dostaniesz na mojej platformie treningowej www.wanda-trainer.de. Teraz i Ty masz dostęp do mojej sekretnej wiedzy. I wiesz co? Pewnie możesz być zdziwiona, jak niewiele potrzeba, żeby wyglądać zajebiście. Sama nie wiem, dlaczego ludzie tak to wszystko skomplikowali. 3 najefektywniejsze programy treningowe. Beachbody, Booty, Stretch and Mobility. Poznaj moje 3 autorskie metody, na których bazuję. Nazwałam je Beachbody, Booty i Stretch and Mobility. Być może te nazwy są zbyt ogólne i mogą wprowadzić cię początkowo w błąd, dlatego teraz wyjaśnię, na czym one polegają. Jak już wiesz, lubię wszystko upraszczać. Zacznijmy więc od początku. Mamy 3 szuflady z 3 programami treningowymi. Są to programy treningowe przeznaczone do treningu w domu, praktykowane przez lata na sobie i moich klientkach z treningów personalnych w Berlinie oraz treningach livestream oraz akademii, obecnie konto premium. Dzięki tym programom spalisz nadmiar tkanki tłuszczowej oraz pozbędziesz się celulitu.
Poprawisz swoją kondycję, wymodelujesz ciało. Wzmocnisz poślad, który nie tylko będzie pięknie wyglądał, ale przede wszystkim silny mięsień pośladkowy, jak już wiesz, to brak bólu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Ponadto wykonujesz tylko najefektywniejsze ćwiczenia i tylko najskuteczniejsze metody. Najlepiej będzie, jak przeznaczysz na trening stałe pory. Co wyróżnia moje programy treningowe? Czas. Codziennie nowy trening, czyli trening dnia dostępny jest w Akademii, obecnie konto premium, na platformie internetowej www.wandamyślniktraining.de. Różnorodność. Dlaczego codziennie inny workout? Ponieważ ciało potrzebuje ciągle nowych bodźców, po to, żebyś miała efekty. W przeciwnym razie zaadoptuje się szybko do danego treningu, a ty, mimo że będziesz trenować, z dnia na dzień będziesz się bardziej frustrować, ponieważ po tygodniu, dwóch staniesz w miejscu i nic nie będzie się zmieniać. Treningi są dla wszystkich. Przeznaczone są dla każdej z Was, niezależnie od poziomu zaawansowania, ponieważ każde ćwiczenie wykonujemy przez 60 bądź 20 sekund lub na konkretną liczbę powtórzeń. W zależności od poziomu zaawansowania zrobisz tyle powtórzeń, na ile pozwala Tobie aktualnie Twoja kondycja fizyczna. Przy zachowaniu poprawności wykonywania ćwiczeń, dążąc do tego, żeby z treningu na trening być lepszą od samej siebie z dnia poprzedniego. Niektóre treningi z czasem się powtórzą, po kilku tygodniach, miesiącach, dlatego tak ważne jest, żebyś prowadziła dziennik treningowy dostępny na mojej platformie, wpisując hasło kod kuponu NAGRODA1 pisane z dużej litery. Otrzymasz ode mnie prezent w postaci 100% zniżki. Będziesz mogła pobrać ten dziennik za darmo. Najlepiej, jakbyś go wydrukowała i codziennie wypełniała, nosiła przy sobie. Efekty. Wykonujesz tylko skuteczne metody i tylko efektywne ćwiczenia po to, żebyś w jak najkrótszym czasie osiągnęła spektakularne efekty. Codzienny 30-minutowy trening jest najskuteczniejszy, ponieważ jak coś wykonujesz systematycznie, w nie za długim i nie za krótkim czasie osiągasz maksymalne efekty, tak jak w zasadzie Pareta, 20/80. Beachbody program. W Akademii Konto Premium wykonujemy ten program we wtorki, czwartki i soboty. Jest to trening o wysokiej intensywności, a tkanka tłuszczowa spala się nawet do 48 godzin po treningu. Jest on przeznaczony dla osób zarówno początkujących, średnio zaawansowanych, jak i zaawansowanych. Celem tego programu jest likwidacja celulitu, spalanie nadmiaru tkanki tłuszczowej, wysmuklenie ud, pozbycie się boczków, bryczesów i wałków na brzuchu, no i również spalenie rozbudowanych ud wcześniejszymi, niewłaściwymi treningami. Metoda, jaką wykorzystałam w tym programie, jest to metoda Tabaty. Wykonujemy 6 tabat. Do każdej tabaty wkładamy jedno ćwiczenie. Sprzęt, kettlebell i booty bands nowej generacji. Żelibne kettlebelle 12, 16 i 20 kg. Opis. Zaczynamy od tabaty jumping jack z gumką z trzema brzoskwinkami, które dostaniesz u mnie w sklepie, po czym kończysz na tabacie burpees, znienawidzonej przez Was, a jednocześnie uwielbianej tabacie burpees. Twoim celem jest wykonanie 10 burpees podczas każdej tabaty, czyli podczas 8 rund. Przez 8 rund 20 sekund, cel 10 burpees. Jeżeli jesteś osobą początkującą, wykonasz wariant z levelu pierwszego, zejściem tylko do plęka, bez podskoków. Jeżeli osiągniesz magiczną liczbę 10 burpees przez 8 rund, przechodzisz do trudniejszego wariantu, czyli level 2, a z czasem do level 3. Więcej na ten temat dowiesz się w kursie, szkoleniu pod tytułem Nauka i szlifowanie techniki wykonywania ćwiczeń. Dla osób niewtajemniczonych trening na pierwszy rzut oka wydaje się dość prosty,
czytając ten tekst, myślisz sobie prosto i monotonnie, ale osiągnięcie 10 burpees dla zaawansowanych, to znaczy na tak zwaną glebę, w każdej rundzie przez 8 rund będzie wymagał od Ciebie miesięcy, a może nawet i lat, systematycznych treningów. Sytuacja z życia wzięta. Ja. Kiedyś robiłam codziennie tabaty burpees i w końcu po 3 miesiącach udało mi się wykonać założony cel przez 8 rund 10 burpees w każdej rundzie. Wysiłek nadludzki. Po osiągnięciu celu przez 3 lata nie wykonałam ani jednej tabaty burpees. Dziewczyny, które regularnie wykonują treningi z programu Beachbody, wiedzą, że poprawienie swojego wyniku już o jedno powtórzenie jest ogromnym sukcesem. Zawsze powtarzam, najważniejsza jest technika oraz utrzymanie stałego tempa. Następnie przychodzi czas na zrobienie jednego powtórzenia więcej w pierwszej i w ostatniej rundzie. Następnie na wyrównanie powtórzeń w pozostałych rundach. Jak zrobisz kilka treningów, wróć do tego opisu. Jestem przekonana, że wtedy będziesz wiedziała, o czym mówię. Samo czytanie bądź słuchanie nic Tobie nie da, dlatego działaj. Booty program. Pytanie. Czego nie robi się dla pięknej pupy? Odpowiedź. Co robi się? Robi się trening. Mocne mięśnie pośladkowe to nie tylko optyka. Jędrny pośladek, kształtem przypominający brzoskwinkę, jest piękny. Ale tutaj chodzi przede wszystkim o brak bólu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa oraz o prawidłową postawę. I teraz bardzo ważne jest to, żebyś zdała sobie sprawę, że mięśnie w przypadku kobiecej sylwetki wyglądają pięknie tylko według mnie w pośladku. A czym więcej mamy mięśni, tym szybszy metabolizm. Dlatego tutaj uwaga. Mając rozbudowaną fajnie pupkę zbudowaną, będzie miało też szybszy metabolizm. To taka moja dygresja. W Akademii Konto Premium wykonujemy ten program w poniedziałki, środy i piątki. Jest to trening o umiarkowanej intensywności, trening całego ciała, natomiast fokusujemy się na core i na pośladku. Dla osób początkujących, średnio zaawansowanych oraz zaawansowanych, ponieważ każde ćwiczenie wykonujemy przez minutę. Każde w swoim tempie. Liczy się technika, lepiej zrobić mniej powtórzeń, ale poprawnie technicznie. Cel: budowa peach booty bez rozbudowy ud, mocny core, smukłe ramiona, proste, zdrowe plecy, wcięcie w talii, likwidacja celulitu. Metoda, jak już wspomniałam, jest to workout na czas, na liczbę powtórzeń, to znaczy wykonujesz ćwiczenia albo przez minutę, albo masz do wykonania ćwiczenia o konkretnej liczbę powtórzeń i zapisujesz sobie, ile czasu potrzebujesz na dany workout. I tutaj bardzo ważna sprawa. Nie chodzi o to, żeby się śpieszyć, tylko o to, żeby zrobić ten workout w równomiernym tempie, bez pauz między ćwiczeniami, ewentualnie króciutkie pauzy między rundami i właśnie najwięcej czasu tracimy na przerwy. Ja wiem, że wykonując trening, wydaje się Tobie, że pauza trwa 10 sekund, a tak naprawdę już minęły 2-3 minuty. Dlatego tutaj w workoutach na czas cały sekret polega na tym, żeby workout wykonać w swoim tempie, równomiernym, ale bez przerw między ćwiczeniami i między rundami. Potrzebujesz tutaj jak zwykle kettlebelle żeliwne 12-16 kg oraz booty benda nowej generacji. Tutaj jeszcze powiem Wam, już powiedziałam moją dygresję, mamy w e-booku cenne wskazówki. Przeczytam Wam opis. Każde ćwiczenie wykonujesz w skupieniu, w swoim tempie, zwracając szczególną uwagę na technikę wykonywania ćwiczeń. Czyli to jest to, o czym zawsze powtarzam, o czym przed chwilą powiedziałam. Na napięciu brzucha, pośladków, na prostych plecach, na wykończeniu ruchu, na zsynchronizowaniu oddechu z ruchem. Tutaj liczy się to, żebyś za każdym razem czuła te mięśnie, które pracują podczas danego ćwiczenia. Bardzo ważny jest tutaj odpowiedni dobór obciążenia. I teraz przykład. Kettlebell swing. Zaczynasz uczyć się techniki z kettlebellem 12 kg po to, żeby nie uszkodzić sobie pleców. Jeśli wykonasz to ćwiczenie niepoprawnie, ale tutaj ważne jest to, żebyś miała na uwadze, że Twoją docelową wagą przez kolejne 12 miesięcy będzie kettlebell 16 kg.
Zakładam, że robisz to ćwiczenie dobrze. Skąd będziesz wiedziała, że czas na zwiększenie ciężaru? Jeśli w ciągu minuty wykonasz więcej kettlebelly swingów niż 30 powtórzeń, wtedy znaczy, że czas na zmianę. Więcej na temat doboru obciążenia oraz techniki dowiesz się podczas szkoleń, podczas spotkań online, które odbywają się regularnie. Pamiętaj o prowadzeniu dziennika ćwiczeń i zapisywaniu obciążenia, liczby powtórzeń lub czasu treningu, jeśli jest to workout na czas. Jeżeli masz pytania, pytaj pod ostatnim postem w komentarzu, oznaczając mnie Wanda Trainer. Jeżeli jest to pytanie na Instagramie, jeżeli masz pytania, to napisz w tym komentarzu pod tym video. Stretch and Mobility. W Akademii, czyli konto premium, wykonujemy ten program w niedzielę. Jest to trening relaksacyjny o niskiej intensywności dla osób początkujących, średnio zaawansowanych oraz zaawansowanych. Tutaj połączyłam elementy jogi, pilatesu, stretchingu, mobilizacji, core, relaksacji, gdzie celem jest synchronizowanie oddechu z ruchem, wyciszenie się. Trening ma również na celu poprawę mobilności, wzmocnienie mięśni głębokich, dotlenienie organizmu, odprężenie, zniwelowanie bólu w kręgosłupie oraz poprawienie ogólnej sprawności. Przetestowane przez kilka lat na setkach kobiet, metoda tak zwanych 6-5-minutowych sekwencji. Nie potrzebujesz sprzętu, pracujesz z ciężarem własnego ciała. Opis. Płynne przejścia z ćwiczenia do ćwiczenia, ruch płynny, każdy ruch wykonujemy ze skupieniem, z aktywacją mięśni głębokich, synchronizujemy ruch z oddechem, wdech wykonujemy nosem, wydech ustami. Wdech trwa około 2 razy krócej niż wydech. Akademia. Tutaj myślę, że mogę już powiedzieć, że Akademia przeobraziła się w konto premium 365 dni, podczas którego otrzymujesz dostęp przez 365 dni do ponad 365 różnych workoutów. Akademia bądź konto premium teraz jest podstawą Twojego sukcesu, ponieważ Twoje ciało potrzebuje ciągle nowych bodźców, a nie chaosu. Stąd pomysł na Akademię i treningi dnia, czyli codzienny nowy trening. W poniedziałki, środy, piątki treningi bazujące na metodzie Booty, natomiast wtorek, czwartek, sobota są to treningi bazujące na metodzie Beachbody, a w niedzielę mamy program Stretch and Mobility. Dobrze zaplanowany i przemyślany trening jest w stanie zdziałać cuda. Dzięki temu nigdy nie będziesz lub w końcu przestaniesz być kobietą cebulą. Kto to jest kobieta cebula? Jest to taka kobieta, którą czym bardziej się rozbiera, tym bardziej chce się płakać. Skończysz z kupowaniem ubrań po to, żeby ukryć swoje niedoskonałości, a zaczniesz w końcu nosić to, co się Tobie podoba. Nie będziesz musiała wydawać pieniędzy na kolejne drogie ubrania od drogich markowych, od projektantów drogich znanych, bo ubrania z sieciówki będą leżeć na Tobie idealnie. Niektóre klientki chwalą się, że oszczędzają teraz dość sporo, kupując na dziale dziecięcym. Cała prawda o gotowcach. Treningi z płyty czy z platform treningowych, czyli tak zwane gotowce, mam na myśli tutaj całe workouty 30-60-minutowe, nie są efektywne, ponieważ, jak już wiesz, ciało potrzebuje ciągle nowych bodźców. Słuchanie tych samych komend, próba dorównania czegoś tempa, gonienie za trenerem, to nic Tobie nie da, ponieważ takie treningi są po prostu nieefektywne. A jak już wiesz, ja stawiam na jakość i na efekty, dlatego nie znajdziesz u mnie takich treningów. Rozumiem Twoją obawę przed czymś, co jest nowe, ale nie bój się otworzyć oczy na skuteczne zmiany. Dzięki temu tym razem osiągniesz swój cel. Od 2012 roku mieszkam w Berlinie, dzięki czemu miałam możliwość uczyć się od najlepszych i wyciągać swoje wnioski. Uwaga! Moda na treningi z płyty oraz subskrypcje na dostęp do tych samych gotowych treningów trwa. Zwykle mija około 5 lat, zanim się zorientujesz, że robisz coś źle. Ja również popełniałam błędy i przez wiele lat trenowałam niewłaściwie, dlatego oczekiwanych efektów nie było. Za to
Byłam schorowana, niedoczynność tarczycy, ciągłe przeziębienia, ciągle zmęczenie, permanentne zmęczenia. Wyglądałam jak Herkules, czyli miałam rozbudowane uda, nie miałam cięcia w talii. A Wanda Trening sprawił, metoda Wanda Trening, że w wieku 36 lat mam top formę i zdrowie. Skorzystaj z mojej wiedzy i doświadczenia i dołącz do 1000 kobiet, które tym razem osiągają swoje cele. Na czym polega Akademia, czyli konto premium? W Akademii musisz pomyśleć. Każde ćwiczenie otwierasz w nowym oknie, klikając prawym przyciskiem myszy i zapoznajesz się najpierw z techniką wykonywania ćwiczenia. Później ćwiczysz technikę na sucho, a dopiero jak już wiesz, jakie ćwiczenia będziesz wykonywać, zawsze maksymalnie 6, przechodzisz do treningu dnia. Pamiętaj, żeby słuchać dokładnie poleceń, ale nie stresuj się i wykonuj ćwiczenia w swoim tempie, ok? Skoncentruj się na sobie, bardzo zależy mi na tym, żebyś była wyedukowana, żebyś poznała swoje ciało, nauczyła się je kontrolować i słuchać. Nie chcę, żebyś bezmyślnie skakała jak pajac. Jesteś kobietą myślącą, a nie marionetką wylepioną w ekran. To ty jesteś najważniejsza, a nie trener na ekranie. Dlatego skoncentruj się na sobie, a nie na trenerze. Początkowo część z Was jest zdziwiona i ma trudność z taką metodą treningów, ponieważ jesteście przyzwyczajone do naciśnięcia start i po 5 czy tam 60 minutach stop, do naśladowania ruchów na ekranie. Jeśli sprawia to Tobie radość, spoko, polecam grę. Wtedy poruszasz się w rytm awatara. Pocisz się, plączesz, jest super zabawa, wow. Ale pamiętaj, to nie jest trening, tylko zabawa. Po takiej zabawie, po takim treningu efektów nie będzie. Oczywiście sprawi to Tobie radość, zwłaszcza po treningu czujesz się rewelacyjnie, ale musisz tym razem podejść do tematu profesjonalnie. Chwila nieuwagi może doprowadzić Cię do kontuzji, a efektów, jak już wspominałam, nie będzie. Co to jest trening dnia? Trenuj według skutecznego planu treningowego, który jest dostępny codziennie w Akademii, czyli dzisiejsze konto premium. Uwierz mi, że dobrze zaplanowany plan działania, czyli trening oraz koncentracja, świadome wykonywanie ćwiczeń dają spektakularne efekty. Dzieje się po prostu magia. Przez pierwsze 3 miesiące wykonujemy treningi codziennie. Trening o niższej intensywności przeplata się z treningiem o intensywności wysokiej. Podczas 7 dnia wykonujemy trening z programu Stretch and Mobility, czyli trening relaksacyjny. Ta metoda ma ogromny wpływ na efekty. Wiecie, że trenujemy codziennie i zdarza się często, że chcecie zaoszczędzić, nie macie dostępu do treningów. I zazwyczaj zaczynacie wykonywać treningi po swojemu, stosując swoje metody i swój zestaw ćwiczeń, skutkiem czego jest przemęczony organizm, a co za tym idzie, zaczynają się gromadzić rezerwy energetyczne w postaci tkanki tłuszczowej oraz zatrzymuje się woda w organizmie. Dlatego tak ważne jest trzymanie się mojego planu w 100%. Trening poniedziałkowy musi być wykonany w poniedziałek. Skąd będziesz wiedziała, że Twój trening jest dobry? Ponieważ będziesz miała efekty. Już w 2016 roku zaczęłam trenować sama, a później wspólnie z dziewczynami, które dołączyły do 90 dni challenge z kettlebellami. Możesz zobaczyć jeden z moich autorskich filmików na YouTubie. To były moje początki nowej metody. To był taki trening zadaniowy, czyli codziennie był do wykonany inny workout dnia i dziewczyny wykonywały go w domu. Zobacz, jaką wtedy miałam sylwetkę. Wyglądałam, jak to określiła jedna z moich klientek, jak większość zwyczajnych trenerów. Dlaczego? Bo wcześniej trenowałam źle, natomiast od roku 2016 zaczęłam pomału trafiać na właściwy tor. Podczas 90 dni challenge najważniejsza była poprawna technika wykonywania ćwiczeń oraz budowanie przez 3 miesiące solidnych fundamentów. Wykształcenie rutyny treningu, następnie testowałam wiele gum treningowych dostępnych na rynku. Jak już wiesz, żadne nie spełniało moich oczekiwań, ani lateksowe, ani grube materiałowe, dlatego stworzyłam swoją kolekcję Booty Bands nowej generacji i od tego momentu przekonałam się do treningu z gumami, które
aktywują mięśnie i są świetnym przygotowaniem do ćwiczeń z kettlebellami. Szczególną uwagę zwracam na wzmacnianie mięśni pośladkowych, nie tylko ze względu na optykę, ale również na zdrowie, ponieważ jak już wiesz, silne mięśnie pośladkowe to przede wszystkim brak bólu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa oraz szybszy metabolizm. Konto premium. Po 365 dniach Akademia zmieniła nazwę na konto premium, już o tym wspominałam. Tym razem masz trzy opcje, trzy pakiety, brązowy, srebrny i złoty. Sprawdź szczegóły na mojej platformie. Codziennie ja oraz moje klientki z treningów personalnych, z treningów livestream oraz Akademii, teraz konto premium, wykonywały codziennie trening dnia po roku, a część nawet już po upływie 6, 7 bądź 9 miesięcy, osiągnęły dziewczyny swój cel. Teraz Twoja kolej. Czas na podążenie tą samą drogą, dzień po dniu, Twój trening. Podczas Twojej przygody nie tylko będziesz miała dostęp do treningów, ale również przez pierwsze kilka miesięcy do rzetelnych informacji dotyczących efektywnego treningu, zdrowego odżywiania oraz motywacji. Regeneracja. Odpowiednia ilość snu jest jednym z czynników, które decydują, czy będziesz miała efekty. Ponieważ podczas snu organizm się regeneruje i spala się tkanka tłuszczowa. Kolejnym czynnikiem jest zdrowe odżywianie. Poczytaj e-book, zamiast kupować gotową dietę, naucz się myśleć i słuchaj swojego organizmu. Trening dnia to trening dnia, czyli trening poniedziałkowy ma być wykonany w poniedziałek, a nie we wtorek. Dlatego jeśli pominąłaś jakiś trening, to nie wracasz do niego i nie wykonujesz, tylko trzymasz się daty. Nadrabianie nie przyspieszy efektów. Nie ma opcji na przekładanie lub odkładanie treningów. Zawsze masz na ramieniu diabełka, wiem o tym. I aniołka również. Diabełek będzie głośniejszy i będzie Cię namawiał, żebyś odpuściła, będzie tłumaczyć sobie złym samopoczuciem, zmęczeniem, bólu głowy, brakiem czasu itd., itd. Ale nie słuchaj go. Pamiętaj, powtórzę, trening poniedziałkowy ma być wykonany w poniedziałek. Trening jest jedyną czynnością, która da Tobie energię, natomiast trawienie zabiera Tobie najwięcej energii, dlatego tak ważne jest, żebyś nauczyła się jeść we właściwej kolejności, we właściwych proporcjach i w odpowiednim czasie, po to, żebyś nie obciążała swojego układu trawiennego, żeby Twój organizm mógł poświęcić energię na przykład na spalanie tkanki tłuszczowej, likwidację celulitu, a nie na trawienie. Po co mu utrudniać sprawę? Dlatego jeżeli jesteś zmęczona, to koniecznie zrób trening. A gwarantuję Tobie, że po treningu będziesz tryskać energią. I bardzo ważne jest to, żebyś zawsze była wdzięczna za to, że jesteś zdrowa i możesz trenować. Zawsze powtarzam, są tacy, co by chcieli, a nie mogą, więc wykorzystaj to. Nigdy nie wykonuj treningu chora. Nie ma od tego odstępstw. Jeżeli czujesz się przeziębiona, odpuszczasz 1-2 dni, ponieważ trening wykonany w czasie takiego osłabienia nie przyniósłby Tobie efektów, tylko wydłużyłby czas powrotu do zdrowia. Jeśli jesteś chora poważnie, czekasz, aż odstąpią wszystkie objawy chorobowe. Powrót do treningów zaczynasz delikatnie od treningów z programu Stretch and Mobility. Zaufaj mi, to dla Twojego dobra. Booty Bands nowej generacji to gumy zaprojektowane do ćwiczeń, a nie do poziomu zaawansowania. Jeżeli jest za łatwo, po prostu zsuń niżej gumkę, jeżeli jest zbyt ciężko, gumka wędruje wyżej. Cała filozofia. Ruch ma się odbywać w pełnym zakresie ruchu. Stosuj się do zaleceń w filmikach instruktażowych. Zawsze myśl o tych mięśniach, które angażujesz, dlatego podczas treningu nie oglądasz telewizora, nie siedzisz w internecie. To, o czym myślisz, ma ogromny wpływ na efektywność Twojego treningu. Trening z gumami to napinanie mięśni, a nie machanie nogą. Jeżeli po jednej serii ćwiczenia czujesz, że opór był zbyt mały, ustaw gumę w innym miejscu. Po kilku treningach będziesz dokładnie wiedziała, w którym miejscu ma znajdować się gumka. Najczęściej popełniane błędy. Ważenie się. Zobacz, jak wygląda 2,3 kg tkanki tłuszczowej, a jak wygląda tkanka mięśniowa ważąca tyle samo.
Rozumiesz już teraz, dlaczego kiedyś ważąc 50 kg nosiłam rozmiar 38, a teraz, trenując według metody Wanda Training, ważę prawie 60 kg, a mam rozmiar 34-36, czyli 2 rozmiary mniej, ale 10 kg więcej. Dlatego wyrzuć wagę, kup centymetr i zapomnij o kilogramach. Liczą się centymetry, nie kilogramy, liczą się Twoje proporcje, Twój rozmiar, Twoje samopoczucie, a nie to, ile ważysz. Nie daj sobie wmówić, że celulit jest czymś normalnym i wszystkie kobiety go mają, bo tak nie jest. Jest to świetna wymówka dla tych kobiet, którym się nie chce wziąć życia w swoje ręce, wyjść ze strefy komfortu, narzekają, że to wiek nie ten, że to przez dzieci, że to genetyka, ale drogę na skróty często wybierają, z czego zadowoleni są producenci cudownych tabletek i kremów, a te panie mogą dalej ponarzekać i wmawiać wszystkim dookoła, że celulit jest czymś normalnym. Oczywiście jest czymś normalnym dla osób, które nie potrafią odpowiednio trenować i nie potrafią się zdrowo odżywiać, ale ten temat został już poruszony w e-bookach na temat odżywiania. Jak się pozbyć celulitu? Wanda Training, czyli efektywny trening, zdrowe odżywianie oraz regeneracja. Zacznij od tego. Przede wszystkim odstaw białe wino, cukier. Jest wiele czynników powodujących powstanie celulitu, ale białe wino i cukier są numerem pierwszym. Odstaw i obserwuj, co się wydarzy. Gwarantuję Tobie magię. Wideo treningi. Jeśli lubisz ćwiczyć sama z wideo, to e-treningi, czyli programy treningowe, są dla Ciebie super opcją. Sprawdź, jakie programy treningowe przygotowałam dla Ciebie. Znajdziesz je na mojej platformie treningowej w górnym pasku różowym, różowo-fioletowym w prawym górnym rogu pod tytułem e-kursy i programy treningowe. Jeżeli lubisz ćwiczyć z grupą, to treningi live stream są dla Ciebie super rozwiązaniem. Sprawdź moja platforma, menu i kliknij na trening. Wybierz live stream trening i poznaj szczegóły. Z nowym projektem, ostatnim już w tym roku, startujemy 13 września 2021 roku, więc jeżeli masz ochotę, to szybciutko się zapisz i dołącz, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Ćwiczymy w kameralnych grupach maksymalnie 10-osobowych. Kochana, podsumowując, zawsze masz dwa wyjścia. Pierwsze, podejmujesz działanie i zmienia się Twoje życie na lepsze, a drugie, nie robisz nic i nic się nie zmienia. Co Ty na to? Twój wybór. Ale pamiętaj, 30 minut i tak minie, ale to Ty decydujesz, jak je wykorzystasz. Dziękuję Tobie, kochana, za uwagę. Jeżeli chciałabyś otrzymać tego e-booka i mieć go przy sobie i wracać do niego w momencie, kiedy nie jesteś w stanie odsłuchać, bądź chcesz go wydrukować, popodkreślać, to możesz go pobrać z mojej strony internetowej za jedyne 5 euro. Jest to taka symboliczna opłata, taki mały dowód wdzięczności, że to, co usłyszałaś, uważasz za wartościowe, uważasz, że Ci się spodobało i dzięki temu będziesz mogła wykonać kolejne kroki do Twojej metamorfozy. Mam nadzieję, że również oprócz rzeczy oczywistych dowiedziałaś się czegoś nowego i dzięki temu będziesz wiedziała, od czego zacząć. W razie pytań jestem do Twojej dyspozycji, dlatego zachęcam Ciebie do wpisywania komentarza na dole. Jeżeli nie masz pytań, napisz cokolwiek po to, żeby to wideo, ten audiobook dotarł do większej ilości osób, żeby ta wiedza była rozpowszechniona, żeby coraz więcej kobiet zaczynało otwierać oczy i rozumieć, że wszystkie odżywki, batony, jakieś dziwne programy treningowe, to jest tylko próba zarobienia pieniędzy na kompleksach biednych kobiet. Dlatego proszę Ciebie, udostępnij mojego audiobooka tak, żeby inne kobiety, inne dziewczyny zrozumiały, że każda z Was, każda z nas może być piękna, może być zdrowa, niezależnie od tego, ile ma lat, czy ma dzieci, czy nie, czy ma dobre geny, czy nie.
To wszystko są wymówki. Wiadomo, że jedna z nas szybciej osiągnie swój cel, inna wolniej, na to ma wpływ wiele czynników, począwszy od tego, czy wykonujesz plan 1:1, skończywszy na tym, jak długo czasu zajęło Tobie doprowadzenie się do stanu obecnego. Ale pamiętaj, pierwszy krok wykonałaś, przeczytałaś e-booka, usłyszałaś audiobooka, teraz czas na kolejny. I tego zapraszam Ciebie również do dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie będziemy się wzajemnie wspierać. Życzę Tobie, kochana, przecudownego dnia. Ściskam mocno, całuję i jesteśmy w kontakcie. Buziaczki. Mua.